ale was poprosiłem po to, żeby bezpośrednio od was usłyszeć, myślę, takie jakieś w miarę konstruktywne rzeczy. Nie ponarzekać, że coś tam jest tak, czy nie tak, tylko jak mamy wspólnie jakoś działać, a chciałbym i to przy pomocy pana dyrektora, ale nie tylko, wspólnie jakoś podziałać, żeby usłyszeć od was, jak wy sobie wyobrażacie, co tam trzeba byłoby zrobić na tym skateparku, albo o co zadbać, albo w ogóle, no, jakie wy macie uwagi, ale od razu mówię, bo ja nie chcę wyciągać, ktoś tam zrobił, nie zrobił. Tutaj panu redaktorowi Klanowi mówiłem, że faktycznie czujesz trochę niezręcznie, bo rzeczywiście, kiedy ten skatepark był otwierany, to można powiedzieć, że to było wielkie halo, duża impreza i takie zapowiedzi, że coś tam i potem zapomnieliśmy wszystko o tym skateparku. Także tutaj trzeba uderzyć się w pierś. Macie rację, dobrze, że ktoś tam wywołał ten temat, ty czy wy, ale dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać. Nie tam, że wielkie spotkanie, burmistrz, zastępca czy coś, tylko żeby tak na roboczo, jak ty sobie wyobrażasz, w czym można byłoby pomóc, z czym moglibyśmy wspólnie zadziałać, żebyśmy byli zadowoleni. Oczywiście wszystko w ramach tych możliwości, bo też sobie zdajemy sprawę, że nie będzie takiego skateparku, jak nie wiem, w Lesznie, gdzieś tam, bo to nie te możliwości, ale na pewno coś zrobić możemy wspólnie. To powiedzcie, tak już od serca. No przede wszystkim tutaj trzeba było się zastanowić nad nawierzchnią, co z nią zrobić i jakby ewentualna rozbudowa miała być, to trzeba by ten plac powiększyć, bo gdyby tam dołożyć jakieś różne rzeczy i tak dalej, to trochę by był tłok na nim. No tak, największym tym problemem na skateparku jest właśnie nawierzchnia, którą byśmy bardzo chcieli mieć wymienioną, z tego względu, że ta jest zużyta, tak, jest kostka. Dokładnie to jest bardzo niefunkcjonalny, jeżeli chodzi o skateparki, tak według mojej opinii. Że chcielibyśmy po prostu, żeby zamiast tej kostki było coś innego, jakaś inna nawierzchnia. Na przykład chociażby ja się przygotowałem trochę do spotkania, bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ani specjalnie nie znam się, ale poczytałem sobie trochę o skateparkach i tak naprawdę kostka to jest trzecia w kolejności wymieniana jako dobra nawierzchnia. Czyli nie jest specjalnie dobra, ale dopuszczalna i stosowana. I jak pooglądałem skateparki dookoła, no w wielu miejscach jest ta kostka. Najpierw jest jakiś specjalny beton, asfalt, no i potem ta kostka, nie? No ale to wiecie co, to tak. Żeby realnie coś wam obiecać i powiedzieć, to ja bym nie mógł tak się zdeklarować, że wymienimy kostkę na beton wiosną czy latem i zrobimy nową nawierzchnię. Ale przyjmuję tę uwagę, że jeżeli ten skatepark miałby być taki funkcjonalny i przyjazny, to trzeba byłoby pomyśleć o zmianie nawierzchni. Natomiast to też, bo wiemy, że budowa skateparku to takiego, no takiego tam z małym wypasem, to jest wiele dziesiątków tysięcy złotych, nie? Tak, widział pan pewnie też na zdjęciach te miejsca, gdzie kostka jest strasznie wknieciona, to tak myślałem, bo może i nawet gdyby ta kostka była, tylko że położona troszkę inaczej, w trochę, no nie chcę mówić lepszy, no bo to można być trochę obraz dla tych fachowców, którzy to kładli, tylko w trochę inny sposób, tak, żeby było to w miarę równo, bo kostka, no jak kostka, da się jeździć, wiadomo, ale samo to, w jakim ona jest aktualnie stanie, trochę tak odrzuca od jazdy tam na tym terenie. Tutaj ja już wcześniej rozmawiałem z panem dyrektorem Chłupką i jest taka deklaracja od nas zobowiązania, że na pewno tą powierzchnię naprawimy, poprawimy. Nie? To taka pierwsza rzecz, bo o wymianie to byśmy może za jakiś czas rozmawiali, czy moglibyśmy myśleć, ale nie ten rok. Tutaj na pewno naprawimy, poprawimy i te wszystkie tam jakieś. Tam taki brzeg jest jakiś rozsypany, już nie mówię o tym słupie przedwalonym, gdzie tam kostka powychodziła. To bezwzględnie, jak będzie tylko troszkę taka pewniejsza wiosna, to się za to zabierzemy i będziecie mieli to zrobione. I sprawa nawierzchni na chwilę, na to, ja tak uważam, że no, bez jakiegoś tam no, wypasu, ale byłaby załatwiona. Naprawimy to, co jest uszkodzone, tam te słupy, tam jeszcze może inne rzeczy, już nawet nie chcę wymieniać, to naprawimy. I jeszcze bym to tak, nie to, że jakieś gratce, ale tak, żeby was w miarę zadowolić, to ja bym chciał od was usłyszeć propozycję na tym terenie, który jest bez rozbudowy, czy widzielibyście możliwość, potrzebę, czy coś, żeby coś postawić atrakcyjnego dla was. Bo musielibyśmy do tego podejść tak kilkufazowo, że owszem, no, trzeba myśleć o tym skateparku w sensie może powiększenia całej powierzchni.
Może zmiana nawierzchni, ale to by musiał zobaczyć, ile to by kosztowało, jakie koszty i tak dalej. Ale na dzisiaj to, co, w czym chciałbym pomóc i tak, tak realnie do tego podejść, to tak jak mówię, naprawić, uporządkować, przypilnować, aby tam wszystko grało. I plus do tego jeszcze jakieś urządzenie, które by troszeczkę atrakcyjności dodało, no bo pewnie tam tym, co jest, jesteście znudzeni. Nic nowego nie powstawało przez kilka lat. No to... A nie chciałbym wymyślać, czy pan dyrektor, że bo mamy katalogi, wiemy, no, jakie są urządzenia, ale chciałbym, żeby to było od was, że wy zaproponujecie, wy sobie wyobrażacie tam coś, no a my byśmy to po prostu kupili. A czy byłaby możliwość postawienia figury obok tego terenu, tak żeby można było do niej tylko dojeżdżać, a nie dosłownie na terenie Dziestkowska? Nie, to raczej mamy mini rampę. Tak, tak. Takie jest właśnie marzenie. Tak, to jest nasze marzenie w Sosnowskim Skate Parku, żeby była tutaj mini rampa. Ja jestem trochę tak z boku, zostałem tutaj dzisiaj poproszony, żeby trochę chłopakom pomóc, porozmawiać z racji tam jakiegoś doświadczenia i wieku. Ty byłeś chyba przy otwieraniu tego. Tak, i właśnie tego skate parku i tego pierwszego, który był jeszcze na korcie tenisowym. Teraz tak parę dni może się przeniosłem z moją tam działalnością do Leszna, jako że są po prostu większe możliwości, robimy tam inne rzeczy. Ale jak najbardziej tutaj ja widzę wiele możliwości i rozbudowy i poprawienia tego skateparku. Wystarczy trochę chęci, trochę pieniędzy i jak najbardziej zaangażowania z naszej strony, ze strony miasta i nie widzę problemu. Chcielibyśmy tylko, zawsze podstawowym problemem są pieniądze, więc wyznaczyć jakiś budżet i w danym budżecie się zmieścimy i zrobimy wszystko najlepiej, co się da zrobić za te pieniądze. No tak jak chłopcy mówią, podstawowym problemem jest nawierzchnia, która no da się jeździć, tak, ale no, piłkę nożną na asfalcie też się da grać, a jednak się nie da. No, ona jest dość, po pierwsze, niebezpieczna, a po drugie niszczy sprzęt, więc jest to dość kosztowne. Ale jak tutaj pan burmistrz zapewnia, że to będzie naprawione, wiadomo, każdy by chciał, żeby to był super beton, ale mieliśmy siły na zamiar. Nawet poprawienie tej kostki, po prostu kwestia ułożenia, nie na piasku, tylko na suchym betonie, myślę, że po prostu załatwi tutaj tą sprawę. Kolejną taką dość tanią rzeczą, możliwością to jest na przykład wymalowanie kostki chlorokauczukiem, tak jak maluje się pasy na przejściu dla pieszych, to też zabezpiecza kostkę przed erozją i przed niszczeniem deski, bo się nie obija i jest wtedy też bezpieczniejsza, bo jak się na to wywraca na chlorokauczuk, no to wiadomo, to jest inaczej niż na kostkę. To są takie tam kwestie techniczne, o których można rozmawiać. Jeżeli chodzi o rozbudowę skateparku, żeby on był bardziej atrakcyjny niż teraz, to jest to jak najbardziej możliwe, moim zdaniem, nawet bez rozbudowy, powiedzmy, placu. Kwestia bardziej rozsądnego ustawienia tych figur, rozciągnięcia ich trochę po końcach, żeby odległości między nimi były większe. No i jeżeli będzie tu możliwość zainwestowania w cokolwiek innego, tak jak mówią tutaj chłopcy, że ich marzeniem jest mini rampa, ja jak najbardziej się zgadzam z tym, bo to jest taka przeszkoda, która jest kreatywna, rozwijająca i też nie tak popularna. Skateparki są praktycznie w każdym mieście dookoła, ale mini rampy nie ma, więc to też jest taka rzecz, która tam przyciągałaby lokalnych, powiedzmy, skaterów. Ale też warto by było się zastanowić, czy taka mini rampa nie mogłaby powstać betonowa, bo też wiele firm w Polsce buduje po prostu te przeszkody z betonu. Fakt, że ona w zakupie jest trochę droższa, ale to jest praktycznie przeszkoda wieczna, bo tutaj nie ma ani rdzyna. Proszę, czy to proszę pisać to mini rampy? To jest tak zwana rynna, jak to wszyscy mówią, tylko że mała, to jest mini, to jest tam wysokości od powiedzmy 80 do 1,5 metra. Także to nie są jakieś duże przeszkody. Także taka mini rampa betonowa to jest na pewno coś, co się stawia i to stoi 10-20 lat, tak jak na przykład w Łodzi powstała jedna z pierwszych, dobre 20 lat temu, do tej pory jest używana, nic się z nią nie dzieje. Ale jeżeli na przykład zakup takiej mini rampy też okazałby się zbyt kosztowny, co jest zrozumiałe jak najbardziej, to tak naprawdę naszymi tam jakimiś możliwościami, ja też mam kontakty z różnymi osobami, które są w stanie zrobić projekt jakiejś przeszkody betonowej z takich prefabrykatów, które możemy zamówić w betoniarni, które też spełniają atesty tam polskie i unijne, bo to też nie jest problem, wystarczy tam książkę z kodami, z atestami sobie przejrzeć. Jest też coś takiego w stanie zamówić, powiedzmy, w lokalnej betoniarni i zlecić lokalnej firmie budowlanej, bo
to nie jest żadna też filozofia i to na pewno wyjdzie dużo taniej niż zamawianie tego w firmie tam MPG, skateparki.pl, tak Rams, które naprawdę no, robią powiedzmy, że dobre rzeczy, ale no, bardzo drogo. No. To jest z tej krakowskiej firmy. To jest właśnie tak tam. Oni nam przygotowywali również na wierzchnię, czy... Nie, to właśnie było jakby naszym, nie? W tym momencie jakąś tam wizją, wtedy akurat, od pana Kostka, natomiast ta firma rzeczywiście ustawiła to. Słuchajcie, bo tak, dobrze, fajnie, no to właśnie o to chodziło mi w moim spotkaniu. Ja chciałbym tak was poprosić o to, żeby złożyć takie, tak przyjść po prostu do mnie tutaj z 3 propozycje takie. Słyszę rampa, ok, zmierzymy się tym, zobaczymy jakie to są koszty, jakie możliwości, czyli widzę, że to jest takie alternatywne rozwiązania, że niekoniecznie zamówić w firmie, może wykonać jakimś własnym sumieniem. No, musiałby być jakiś kosztorys akurat tego wykonania, no, to, nie? Bo no, tak, sobie jeżeli to byłoby możliwe, bo też nie chcemy was obciążać, że jakieś techniczne dokumentacje robicie coś, bo to może być możliwe. Ja jestem w stanie, jako że się tym zajmuję i znam się na tym, także mam też dostęp właśnie do dokumentacji, także to nie jest jakiś jakiegoś nam zobrazowania, to byśmy poprosili od ciebie, od was o takie no, coś tam. No i jeszcze, bo też, żeby tak naprawdę poważnie do tego podejść, to tak, tak jak powiedziałem, te drobne rzeczy, naprawy, utrzymanie i tak dalej, urządzenie, tak, i z taką myślą, bo no jesteś w tym macie bardzo dobrze, z taką myślą, czy jeszcze na możliwości tego placu, który tu jest, można to będzie jeszcze coś tam urządzać, robić, czy następny etap w przyszłym roku, czy w następnych latach rozbudowa o coś. Jeżeli będziecie zainteresowani, jeżeli jesteście jakąś tam grupą użytkowników, bo to jest ważne, że są osoby zainteresowane, to może to też być, że będą zainteresowane, jeżeli coś tam będzie, nie, bo to tak też może działać, to na pewno tego będziemy pilnowali, ale żeby już dzisiaj iść jakąś taką logiczną drogą, aha, dobrze, rampa, usytuujemy, już nie będzie więcej możliwości na przykład jakiegoś urządzenia, no to już dalszy etap to rozbudowa, tak żebyśmy mogli sobie tak poplanować. Znaczy ta nawierzchnia jest dość duża pod kątem ustawienia w ogóle takich urządzeń, natomiast jest tylko kwestia jakby w tej chwili zmiany, tak, posadowienia tych, które są, bo... Przestawienia? Tak, no, ten właśnie tak zwany bankier, my to mówimy, ten najazd największy, on jest ustawiony tam metr od krawędzi. No właśnie mówię, to tak, wtedy pod kątem jakby tych urządzeń był zrobiony projekt. Znaczy, to był też wymóg tej firmy krakowskiej, tak, no, że oni tak sobie ustalają strefy bezpieczeństwa, tak zanalizowane i tak. Natomiast gdzieś tam można to w inny sposób. Tak naprawdę tą figurę można postawić na trawie, położyć po prostu 4 metry kostki pod nią i zyskujemy to tyle. Powierzchnia do innych. Dokładnie, także możliwości jest wiele, nawet jeżeli tak byśmy mówili o bardzo niskobudżetowych jakichś tam inwestycjach, to też jesteśmy w stanie poprawić to miejsce jak najbardziej. No to patrzmy tak, bo tutaj to wiecie, to nie to, że tam urzędnicy chcą, nie chcą, jakieś mają fobie, nie. No, finansowo to jest tak, że to jest pewne rzeczy są poukładane. Nie braliśmy pod uwagę w tym roku skateparku, w sensie jakiejś tam inwestycji, no ale wypłynęło to i dzięki, że wyszło to od was. No, tutaj nawet pan dyrektor mówi, rozmawialiśmy jeszcze dzisiaj rano, coś tam się przyjdzie, czy tak trochę zapomnieliśmy o tym. Ale to tak w cudzysłowie, wiemy, że to tam jest, ale cicho było u was. Nieraz to takie jest, że... Znaczy te sygnały się pojawiały, bo nie można powiedzieć, że gdzieś tam no, ale... spaliście, ale było kilka tam tych pisów, które się pojawiło. Natomiast tak, ale... w momencie, kiedy zaczyna się to pukanie co drugi dzień, to wtedy trzeba jakby zwrócić na to uwagę. Bo... Znaczy to jeżeli już wiemy, już nie będziemy zapominali od skateparku, od was poproszę i ja tutaj specjalnie przygotowałem dla was. Nie to, że to jest jakieś tam, nie wiem, przekupstwo. Swoje wizytówki, mapkę, mały schowy i długopis, żeby trafić do mnie, zadzwonić ewentualnie na pisę. Tak żartuję, ale tak. I będziemy w stałym kontakcie i z tego się coś sensownego rodzi, bo pan dyrektor Hołka jest no, użytkownikiem i zarządcą całego terenu i bez jego udziału i bez zgody i dobrej woli tam niewiele będzie się działo, ale jest wszystko. Jest i dobra wola i chęć. My się uderzyliśmy w piersi, a trochę mi było wstyd, że to musiało tam gdzieś zdjęciami, portalem pójść, no ale to tak z niewiedzy. Także tutaj od razu sobie pomyślałem, z wami muszę się spotkać i naprawimy to, co jest możliwe do naprawienia. Fajnie, że są tacy ludzie, no pan się zna,
tutaj fachowiec od tych rzeczy, to, no to jest tym bardziej, bo będziemy myśleli za biurka coś, a o tym się okaże. Także dla mnie dzisiejsze spotkanie miało tak naprawdę taki cel, żebyśmy sobie podali rękę i tam bez jakiegoś tam bez fochów do siebie, bo to nie ma powodu. Przynajmniej z mojej strony, z naszej strony nie ma takiej sytuacji, a dwa, żeby sensownie coś z tego wymyśleć, bo my jesteśmy od tego, żeby pomagać, czy tam sfinansować niektóre rzeczy, a skoro wy chcecie, macie pomysł, no to się wszystko fajnie składa. Ja mam jeszcze takie pytanie. Nie wiem, czy pan wie tak mniej więcej, jak są poustawiane te wskie przeszkody na tym skateparku. I jest pewna rurka, która jest tam wybudowana przez... Nie wiem, bo na otwarciu przewróciłem się na desce, bo tam jako atrakcja miał być przejazd paru osób, między innymi ja, no i niepowodzenie od razu. I rurka, która ma kształt tak zwanej eski, to jest rurka eska, jest przez nas praktycznie w bardzo małym stopniu wykorzystywana, ze względu na jej ustawienie, nie ustawienie, tylko na jej wyprofilowanie, tak. Dużo, tak mi się wydaje, dużo bardziej atrakcyjna byłaby dla nas rurka prosta albo pod jakimś małym kątem, ponieważ no, na tej rurce może 2-3 osoby próbowały coś robić i tak się to kończyło niepowodzeniem i tak, a całej no, chyba tylko ci starsi... To jest powrót też właśnie do tego, co mówiłem, po prostu rozmieszczania tylko jakiegoś bardziej logicznego. Człowiek, który jest fachowcem, to nam tutaj poda, że ma być prosta rurka czy coś tam, bo to ja tak nie wiem, może mówię na wyrost, że to wydaje mi się banalny problem, w sensie takim, żeby ta rurka była zamętowa prosta, a nie jakaś tam estowata. Tak, tak, kształci litery S jest ta rurka. Tak. Że jest inicjatywa z jednej, z drugiej strony chęci, nie widzę tutaj przeszkód. Posłuchajcie, to tak się mówiamy, bo to szkoda tak. Dla was ile czasu potrzeba, żeby do mnie tutaj przyjść z taką propozycją to i to na przykład i my wtedy zobaczymy na możliwości finansowe, to sobie... Ewentualnie alternatywnie jakieś, nie? Ja realnie to jak miałbym się tak zabrać za to poważnie, to 2 tygodnie na pewno, żeby jakieś ceny posprawdzać, zrobić korzyść. I to jest tak, bo wy jest was dwóch, a tutaj jest kolega guru, ale to było tak, ja rozumiem, że tak jak od was wyjdzie, to będzie to jakby zdanie grupy całej, że... Najbardziej chciałbym właśnie, tak jak mówię, nie mam teraz dużego kontaktu z nimi, ale przede wszystkim chciałbym, żeby inicjatywa wyszła od nich, to co oni potrzebują, to z czego będą zadowoleni, z czego będą korzystać, wtedy to po prostu przekujemy w jakiś projekt realny, sprawdzimy ile to mogłoby kosztować. No i bezwzględnie atest na urządzenie, które jest rzecz nieodzowna i bez atestu... Tak, to właśnie jest taki temat dość aktualny, z którym ja też się tam w zeszłym roku gdzieś uporałem, co się okazuje, bo wiele firm takich jak TechRamps tak opisuje te atesty, że tylko oni mają, to jest TechRamps i ma atest bardzo drogi, a z tego co się dowiedziałem, byłem na spotkaniu właśnie z architektem, to każdy architekt, który ma uprawnienia do podpisywania projektów i odbierania budowy, ma też uprawnienia do wystawiania takiego atestu na urządzenia sportowe. Także można to zlecić wschowskiemu architektowi z uprawnieniami, czy też architektowi zresztą i on też jest w stanie wystawić taki certyfikat, na przykład na figurę wykonaną właśnie przez lokalną firmę. Także to nie jest, bo też na początku myślałem, że to jest jakiś straszny problem, okazało się, że jednak nie. Dobrze, to dojdzie ja troszkę dochodzę do pisy. To jest żartem, ale co? Pan bardzo dziękuję. I tutaj jeszcze pan sobie przeczytał o wschodzie. I o sławie. Nasze zaprzeczenie ma wrócić do. Pisania licznych petycji do władz. Proszę bardzo. Opis dla pana studenta. Tym razem się w mieście nie zgubię. Żeby nie było, że się przyjdzie do ratusza, się wychodzi tylko z obiecankami. Dziękuję bardzo. Jak jakiś problem czy coś, to bez krępowania, bez żadnych ja tam zadzwonić, interweniować. Jeśli miał coś przygotowane, to jak najbardziej.
I prosiłbym jeszcze o jedną rzecz, żeby zostawić kontakt dla siebie, bo ja przez pana Rafała prosiłem, bo nie do kontaktu. Zapiszcie mi jakiś telefon, czy jakiś namiar do Skina ewentualnie. Mógłbym się skontaktować. To co pan mówi? Ja wam bardzo dziękuję. Również dziękujemy za zainteresowanie. Dziękuję panu bardzo. Oczyście się złych emocji, teraz będzie tylko szło ulepszenie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.